Dzień dobry, Adam Urbański, Character Service, witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj znowu warsztatowe przygody, trochę też jeżdżenia Willisem. Tak jak widać, jestem na ulicy Spacerowej w Gdańsku, między Osową a Oliwą. Jadę odebrać w końcu swoją prądnicę i regulator napięcia z firmy Bakar po naprawie. W końcu jest to sprawne, dwie diody się przepaliły, zostały wymienione na mocniejsze. Teraz to będzie ładować. Koszt takiej naprawy to 400 zł, więc jadę z przyjemnością zapłacić taką fakturę. Następnie jadę do salonu Forda odebrać części. Następnie do warsztatu. No i zaczynamy kolejny dzień napraw serwisowych. Mój bus Toyota ProAce ma już w końcu naprawiony układ chłodzenia. Zobaczycie w warsztacie, co się dokładnie wydarzyło. Będzie też o Porsche. Będzie też o E-Type'ie, o GMC, więc zapraszam na kolejny odcinek. Miłego oglądania. Oczywiście przypominam, że subskrypcja kanału jest jak najbardziej wskazana, więc jeżeli jesteście tutaj nowi... Odebrane, można jechać dalej. Właśnie. Na górce zawsze trudniej. Kolejny punkt na naszej porannej trasie to Rock Parts. To też nie jest lokowanie produktów, po prostu mówię Wam, gdzie kupuję części. A Rock Parts nam pomaga przy każdym amerykańskim projekcie. Pomaga też przy Corvette C4 dla widzów. A że my robimy sporo tych amerykańskich aut, no to trzeba gdzieś te części kupować, więc kupujemy tutaj w Rock Parts.
czasami u nas w Baninie można spotkać ciekawe pojazdy. Nie tylko Willisy, ale też takiego Freightlinera. Willis robi też za pagazówkę. Więc mamy odnowiony wózek tylnego zawieszenia do Mercedesa CRK 320. Mamy też rurę powietrza do Forda GPW, do Frankensteina. I mamy też top wał napędowego do plumfa Roadrunnera. No właśnie, a tutaj oprócz Willisa, który może jeszcze dzisiaj dostanie prądnicę już po naprawie z regulatorem napięcia, więc naprawę będę uważał wtedy za zrealizowaną. Wtedy trzeba go umyć, bo ostatnio trochę często nocuje pod chmurką, nie pod bokiem. Tak, nie boję się. I będzie można go odstawić do garażu, który wynajmuję, i tam będzie mógł sobie dalej odpoczywać, żeby nie stać na hali. Ciężarówka. Więc jeżeli chodzi o ciężarówkę, to dzisiaj Wojtek z Pawłem pomontowali kolejne elementy. Jest już kolumna z kierownicą, jest kanapa, tu jest jeszcze taka new old stockowa wykładzina podłogowa, no i części z magazynu, wszystkie jakieś tutaj elementy, których nie zdążyliśmy jeszcze zamontować, typu zestaw nowych uszczelek, tam jakieś rzeczy od hamulców, od silnika i tak dalej. Jeszcze tutaj w tej skrzyneczce pod kanapą jest tego sporo. Tutaj jest jeszcze regulator napięcia. Chłopaki to przynieśli i położyli to do kabiny. Tu jest na przykład uchwyt na łopatę, siekierę i kilof, który się przykręca tutaj. I ja go chyba może nawet jeszcze zamontuję w sumie, skoro ma iść to razem z samochodem. I tak to się prezentuje z tej strony. Zderzak wyprostowany, bo on był strasznie pogięty. Haki, to wszystko w ocynku. Nie jest wszystko skręcone na tip-top, bo nie było takiego planu teraz, ale no, ale jest gotowe w razie czego do transportu. Potencjalny kupujący poprosił, żeby już więcej nie wkładać żadnych wysiłków w samą ciężarówkę, bo ciężarówkę weźmie tak jak stoi, a kontener warsztatowy, który stoi tutaj, już jest opróżniony. Dzisiaj panowie z niego wyciągnęli te elementy, które w nim były magazynowane. No i ten kontener wyciągniemy, oczywiście jeżeli się dogadamy, a prawdopodobnie to dzisiaj nastąpi. Mam nadzieję, że nie będę musiał cofać tych słów. No to wyciągamy ten kontener i rozpoczynamy też pracę nad nim. Co nie powoduje oczywiście wstrzymanie pracy nad innymi projektami w warsztacie, bo mamy do skończenia jeszcze teraz też Forda GPW, pracujemy nad plumą Roadrunnerem. Jeszcze jeden Ford GPW jest na warsztacie, są też takie auta jak Plymouth Roadrunner. Tak, to już powiedziałem, jak Ford Thunderbird, Jaguar i Type, jest Porsche 911, jest moje Porsche i tak dalej, także tego się sporo na warsztacie przewija. Tutaj na przykład będzie trzeba wyciągnąć tą gniotę. Na szczęście od tego czasu mam już rozpieraki, więc to wszystko będzie wykonalne. Cała podłoga, jeżeli chodzi o tą część stalową, bardzo zdrowa, natomiast problemy się zaczynają trochę wyżej. No i tutaj będzie trzeba trochę popracować, ale to w zasadzie są proste profile, więc tylko cięcie, gięcie i spawanie. A potem 3500 nitów, żeby pokryć całą powierzchnię zewnętrzną blachą. Od wewnątrz z kolei blachy są przekręcane na wkręty. A pies sobie odpoczywa w zacienionym miejscu, na piasku, bo wczoraj też zrobiłem tutaj trochę mu porządku. Dlatego, że szykujemy się pod to, żeby w tym miejscu stanął właśnie kontener morski i tutaj zrobimy taką wiatę, żeby można było więcej rzeczy trzymać pod jakimkolwiek zadaszeniem. Tymczasem piękne lato, 25 czerwca dzisiaj.
i wspaniale się jeździ z położoną szybą, tak jak widzieliście we wcześniejszej części dzisiejszego odcinka. Wspaniale jeździ się po mieście z położoną szybą, z psem. A tutaj mam jeszcze szufladeczki i do tego jeszcze jest stół warsztatowy, też z tego kontenera warsztatowego z Jamesa. No i potencjalny kupujący powiedział, że tego nie chce, bo będzie chciał robić kampera, więc te regały, te szufladeczki zostaną u nas i chyba zrobimy do tego opis i będą po prostu pełniły funkcję magazynową na jakieś drobne, różne śrubki, małe części i tak dalej. Ej, tu musi być dystans. Co, za wąsko? Za wąsko jest, no ej. No nie, no. Tych 5 centów poszerzenia? Tu te 2 centy jeszcze trzeba dołożyć na pewno. Aha, nie wejdą? Te nakrętki nie wejdą w ogóle. Szkoda. Ale... Tylko żeby to kurwa nie spadło. Przerażę, co płacze. Nie, będzie stała trochę powyżej poziomu progów. Ale ferga jest bardzo fajna. A te twoje takie, te co masz na czerwonej? Nakrętki? No. Ale nie chcesz kręcić z czerwonej? Kurde, wiesz, nie będę jechał na jednej, czy na dwóch. No wiem. Jest duży zapas tutaj, a na gwincie już nizej się po prostu nie da zejść fizycznie. No dobra, ale myślisz, że on się nie ugnie tak, żeby dojść tam do tego? Gdybym miał nakrętki, to bym skręcie by go położył, ale nie mam, muszę kupić nakrętki. No to weź sobie na chwilę pożyć, potem sobie odkręcisz. No może? No. Jakie ładne nakrętki. Nowe. Jakie ładne koła. Prawie nowe. A zaciski hamulcowe oryginalne remontujesz, czy nowe? Czekają, aż się złożą się. Aż się tłoczki włożą do środka. Aha, ale masz... Wszystko mam. Myśmy je robili? Co? Myśmy je paskowali i ocynkowali? Są w ocynku? Są piaskowane w podkładzie. Aha. To trzeba je włożyć. Dobra. Ale te kolory, tanie. Kolorowo jest. Zawieszenie gwintowane, opuszczone na maksa. Co? Mówisz, a no niżej się już nie da. No, niżej się już nie da. Różowe wahacze. Jak się nazywa ten kolor, którym jest pokryty spód auta? Nie wiem, czy on ma nazwę. To jest jakiś taki trochę samoropny kolor. Więc on raczej nie ma nazwy. Okej. Okay. Czyli... Zrobili mi taki kolor pod to, co ich poprosiłem. Czyli pewnie jest to coś w stylu, nie wiem. Nie wiem, jak to nazwać. Niebieski? Taki... Z zielonym? Taki błękit, no. Nikt takiego koloru na pewno nigdzie nie ma. No i dobrze. Ale góra fioletowa jest. Jest. Będzie. Maska jest. Gdzieś tam. Ale onik pomalowany z wałka. Trzecia warstwa będzie? Chyba tak. Kładłeś mi na kątkę? Nie. Leży tam. Z piaskiem. Będzie lepiej trzymać. Używane felgi. W stanie idealnym. Za? Za pół cenę. Za? 2,5. No. Plus opony. Plus opony. Czyli 2 miesiące pracy na koła. 2 miesiące pracy? No nie wiem.
jakbyś na przykład zarabiał... Ile lat temu to było? 2000 zł. No to bym musiał pracować na to 2 miesiące. No. Bo ponad tyle co 2000. Jokohamy. Jokohama. A wiesz, kto występuje w reklamach Jokohamy? Nikiciuk. Tak jest. Trochę nisko, ale ładnie. Natomiast tutaj Ford GPW, na którym pracuje dzisiaj akurat Rafał, chodzi o to, że jest nowa rama szyby przedniej, która nie pasuje tym łukiem tutaj do profilu podszybia, tak żeby pasowała tutaj uszczelka. Gdyby te poprawki się nie odbyły, po prostu byłaby tutaj przerwa między ramą szyby a podszybiem, a tego nie chcemy, bo jadąc w deszczu woda by się po prostu przelewała pomiędzy ramą szyby a podszybiem, więc takie rzeczy trzeba poprawić, mimo tego, że ramka szyby jest nowa, to jest produkcja filipińska, w tej chwili nikt inny tego nie produkuje, oryginały są drogie, ciężko dostępne i w bardzo złym stanie, więc najkorzystniej, najefektywniej finansowo przynajmniej jest po prostu zakupić taką replikę, ale nie trzeba, niestety trzeba ją poprawić, żeby było dobrze. Także Rafał się tym właśnie zajmuje. Tutaj postępują różne prace właśnie montażowe, które mają na celu ukończenie tego samochodu jak najszybciej. Niestety przez to, że ostatnio były wszystkie te... O, kto mi tutaj hałasuje? Były wszystkie te normandzkie rocznicowe imprezy, to we Francji, skąd zamawiamy części, są opóźnienia z wysyłkami. I oczekujemy wciąż na paczkę, w której jest bardzo dużo części do tego samochodu, a chcemy go jak najszybciej dla nowego właściciela ukończyć. Jeżeli chodzi o chłodzenie w busie, już ustaliliśmy, że termostat jednak nie był tym docelowym rozwiązaniem, a uszkodziła się pompa wody. Pompa wody, która wytrzymała zaledwie 50 tysięcy kilometrów. O, proszę bardzo, z 22 roku jest to pompa. I to jest pompa firmy Airtex, więc jeżeli będziecie się zastanawiać kiedyś nad wyborem pompy wodnej, to pamiętajcie, że ja już się zdążyłem zawieść. I wyjmując tą pompę, po prostu wirnik wypadł luzem, ale naciskając ręką, praktycznie jestem w stanie teraz tak mocno nacisnąć ten wirnik, że znowu działa. Jednak nie ryzykowaliśmy i jest kupiona nowa pompa, jest już nawet założona i na razie wokół komina testuję busa, czy się nie grzeje i póki co się nie grzeje. Ma nabitą świeżo klimę, więc można kulturalnie podróżować w warunkach no dosyć już mocnego lata, bo zrobiło się 30 stopni. Tymczasem na warsztacie Ford GPW i Plymouth Roadrunner dostał dzisiaj kolejną warstwę farby w komorze silnikowej. Jeszcze znaleźliśmy kilka niedoskonałości, które nam przeszkadzały wizualnie, więc zostały one poprawione. No i kolejne warstwy są nanoszone tak, żeby to wszystko ładnie wyglądało, bez żadnych zacieków, bez żadnych śladów wcześniejszych napraw, jeszcze tych, które były przed nami. No i popchnąłem zamówienie wczoraj w Rockparcie na części do właśnie Roadrunnera, więc w końcu będzie można ruszyć z dalszym montażem. Trzy słowa o Twoim dziele?
trzymać? No, możesz sobie przypiąć. Zrobiliśmy rameczkę. Śmiech? Znaczy, no ja zrobiłem w sumie. No właśnie. I teraz działa. Dobra, to powiedz, co musiałeś zmienić. W pierwszej kolejności trzeba było wymienić, z tej strony by to było widać, tam wcześniej nagrzewałeś chyba, nie? Aha. Te całe łuki, tą blachę, to jest ten łuk, mhm. Bo był po prostu zły łuk i uszczelka była w powietrzu. Dobra. Po zamknięciu. I to trzeba było zrobić po obu stronach. Później wyszło, że otwory na haczyki są za wysoko. Okay. I trzeba było zrobić dużo większe fasolki, żeby się zamykało. Dobra. Po obu stronach to samo. A na sam koniec wyszło, że ta nóżka jest o centymetr za krótka. Okej. Okay. Względem drugiej strony. I przez to tutaj bardziej odstawało niż tam. I dlatego jest... nawet na podniesionym na maksa haczyku się po prostu nie chciało zamknąć. Okay. A teraz jest równolegle, rzeczywiście. Tak. I teraz jest na odpowiedniej... Między śrubą a rantem podszybia jest taka sama odległość. No, a patrzyłeś na otwory, znaczy na odległości między uchwytem a tutaj końcówką nie. Deski? Nie, ale uchwyt jest w tym samym miejscu, bo podszybie jest oryginalna. No tak. I otwory się nie zmieniały. No nie zmieniały się. Tym bardziej, że tylnie panele są nowe. Tak. I mają jeszcze otwór. Które tak. Działa, no. Więc to na pewno jest w dobrym miejscu. Dobra. Tylko problem jest z tymi rąkami, że one, każda jest inna i zawsze nie działa. Dobra. I teraz na podniesionym działa, a tu przeginałeś czy nie? Nie, nic nie robiłem z łukami. Aha, czyli odpalona jest farba po prostu od tego spawania. Tak, dobra. No później będzie trzeba ją dopasować jeszcze kątem samym do plandeki. Wydaje mi się, że kąt jest dobry. No na razie tak, wygląda, że jest dobrze, się ale wiesz, nie? No, jak będzie planteka i będzie luz, no to... Myślę, że kąt jest okej. Okay. Zawsze można to przegiąć. No nie jest za nisko, nie jest za wysoko, jest dobrze. No i wygląda, że ona jest centralnie względem przodu jakby, nie? Więc chyba też będzie ok z maską. Tak, nie wygląda na bujniętą. No. Jak przyjdą błotniki i maska, zobaczymy jak ona leży położona. I no. Najwyżej będziemy dalej kombinować. No dobrze, czyli blacharka jest skończona. Właściwie błotniki są zrobione, maska jest, grill jest. Nie ma foteli. Nie ma foteli, ale fotele będą, no mam nadzieję, że w tym tygodniu. Nowe? Nowe. To może będzie trzeba je trochę przegiąć, pewnie. No, ławka tylna może być za szeroka lub za wąska. No. Bo bywały już takie. Bywały, że trzeba było je to wydłużać. To będą repliki fordowskie. Mhm. I one są za krótkie na rurze od spodu i jest luźna. Ale to wychodzi chyba o centymetr właśnie. Właśnie tutaj panowie się z nami pożegnali i idą do domu. To jest centymetr różnicy, bo po pół centa z każdej strony wydłużałem, z tego co kojarzę. Okej. Okay. No. Dobra, a jak otwory względem, tak jak masz te śruby względem uszczelki? Chyba jest tak samo, nie? Sprawiedliwe. No ja brałem wysokość od rantu na dół, żeby, z tamtej strony, żeby było na pewno tak samo. Okej. Okay. Tu może być inna troszeczkę odległość. No bo te ramki są jakie są, no. Z drugiej strony muszą też pasować do... Muszą pasować do podszybia, żeby uszczelka nie była w powietrzu. No teraz widać, że jest dużo, dużo lepiej niż no, jeszcze wcześniej. No, niestety zawsze coś z tymi elementami jest. Tak. Jeszcze z blacharskich rzeczy, jeżeli można to nazwać blacharską częścią. Tutaj uchwyt do filtra powietrza przyjdzie nowy. A. Bo jakimś cudem miałem jakiś jeden z uchwytów, który ani nie był uchwytem lewym, ani nie był uchwytem prawym, był czymś pomiędzy i... Prawo-lewym? No właśnie, nie wiem, trudno powiedzieć. A może to był jakiś... Tam w tych krajach trzeciego świata robią takie przeróbki dziwne, to może... Na Dalekim Wschodzie. Tak, dokładnie o to chodziło. Dobra. Więc tak, tutaj jeszcze prace jakieś wykończeniowe. Przekładnia kierownicza będzie musiała z powrotem tutaj trafić i... Wczesny zamek schowka. W ogóle wiesz, ile ten zamek kosztuje? Nie wiem. Na złotówki 400. O. Za zamek schowka 400 zł. Ja jestem w szoku ogólnie. Ja ale to jest wczesny fordowski, więc po prostu pan Wojtek, który kupił samochód, będzie mógł sobie zamykać tam swoje rzeczy. Ja jeden taki zamek złamałem. Znaczy późny, ale fordowski. O. Niestety. Szkoda. No szkoda. Ale szkoda. Uszy są fordowe, fajne. Dobra, a pójdziemy zobaczyć twój projekt? Co z nim? No, no to powiedz, no, co z nim? Nic, stoi. Koła dzisiaj zakładam. Mam nakrętki nowe już. A, masz nowe nakrętki? Tak. No dobra, tak będziesz zakładał to.
To ci pokażę. Ponownie nagram. Nie mów do mnie cipa. No i czas zabrać się za prądnicę, żebym mógł Pawłowi oddać tą jego. W ogóle panowie wpadli na taki pomysł, żeby silnik od Frankensteina, który owszem był odpalany i teoretycznie sprawdzany i był przegląd robiony, to tak naprawdę dużo sobie nie pojeździł i chcemy ten silnik założyć do Pawła auta na kilka dni, zanim przyjdzie do części z Francji, na które czekamy, żeby ten silnik objeździć jeszcze na Pawła samochodzie przed ostatecznym założeniem go do Forda GPW. Więc tym bardziej jest potrzeba, żeby znowu Paweł mógł mieć z powrotem swoją prądnicę i swój regulator. Więc ja w tej chwili demontuję to wszystko ze swojego samochodu i będę mógł swój zestaw założyć, zwłaszcza, że odebrałem go z naprawy. Zaczynam oczywiście od akumulatora, żeby zrobić sobie trochę miejsca. Poza tym zawsze jak odpinacie czy rozrusznik, czy alternator, czy prądnicę, tam gdzie jest zawsze podłączone na stałe napięcie, to warto mieć akumulator rozłączony. Ale tutaj no, fizycznie jest dużo trudniej wyciągnąć prądnicę bez wyciągnięcia akumulatora. Zestaw kilku tutaj motylków, trzy motylki, pasek, ramka i akumulator wychodzi. A dalej już można odkręcać prądnicę. Regulator zamontowany, prądnica zamontowana, pasek napięty, akumulator podpięty. Tutaj są wszystkie podłączenia, masy i tak dalej. Trzeba by zobaczyć, czy to teraz ładuje. W ogóle, jakby ktoś się zastanawiał nad super sprzętem do nagrywania, to się nie przejmujcie. Ja nagrywam na tym statywie od... Kurczę, pierwsze filmy chyba nagrywałem w 16 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj miałem taki plastikowy uchwycik do selfie sticka, ale mi się połamał, więc na szybko wziąłem po prostu nakrętkę ćwierćcalową, blachę. I tak na tej blasze nagrywam chyba już z 2 lata. Także nie trzeba super sprzętu, a ten statyw kosztował chyba 27 zł w centrum handlowym. I to naprawdę to są czasy moich bardzo wczesnych filmów. Jeszcze na starym warsztacie. Dobra, zobaczymy. Jest luz. Teraz na wolnych jest na minus, na włączonych światłach. Jak wyłączę, to wraca. Mniej więcej. Ale dodam gazu i już jest na plusie. Teraz włączę światła znowu. Na chwilę spada, ale wyrównuje, ponieważ ładuje. No
dobra, trzeba jeździć i obserwować. Swoją drogą 3774 mile, czyli w ciągu ostatniego miesiąca, bo w sumie zacząłem jeździć w tym roku dopiero w czerwcu, no pomijając tam wyjazd, no to razem ze Stegną powiedzmy, no to zrobiłem jakieś 300 mil chyba. Może trochę więcej niż 300 mil. No to 500 km ostatnio zrobiłem, ostatnie kilka tygodni, tak wokół komina. Myślę, że wynik całkiem niezły. Maskę można zatem zamykać. Będę musiał sobie pomalować te haczyki niedługo, bo wymieniałem je, to taki zrobiłem regenerowany, trochę oryginału, a w środku chyba sprężyna nowa, już teraz nie pamiętam. A tutaj jest repliczka. Ale chodziło o to, że te haczyki po prostu co chwilę mi spadały. A jak dwa haczyki spadną w trakcie jazdy, to podnosi się ramka szyby i się dzieją brzydkie rzeczy. I raz mi się tak na mieście zdarzyło. Jechałem w Gdańsku, w Rzeszczu i podniosła mi się ramka szyby i się złamała. O tutaj. Także no, powinno być fajnie. Podsumowując, przy Fordzie GPW dzieje się bardzo dobrze do przodu, jednak dalej spowalnia nas brak części, które powinny lada dzień przyjechać. Willis, którego widać za mną, w końcu ładuje, w końcu na swojej prądnicy, w swoim regulatorze, więc to jest też bardzo duży plus. Bus Toyota Prace ma chłodzenie, ma klimę, więc zamierzam się dzisiaj klimatyzowanym samochodem udać do domu, tym razem nie Willisem. Mimo tego, że jest to świetny samochód na lato, zresztą widzieliście w tym odcinku, że świetnie się nim podróżuje zarówno po mieście, jak i po wiejskich drogach tutaj dookoła Carringtona. Natomiast dzisiaj Willis zostaje tutaj. Niedługo będę musiał go przemieścić z powrotem na ten garaż, który wynajmuję i w którym nie było go już chyba od początku kwietnia, więc już prawie 3 miesiące. Porsche. No tutaj silnik jest prawie oczyszczony, tak jak widzieliście w ostatnim odcinku. Ale trzeba by wyczyścić też komorę silnikową. Tutaj jest mnóstwo syfu. W związku z tym, że silnik ciekł z wielu różnych miejsc, to komora silnikowa też wygląda bardzo brzydko, więc z użyciem jakiejś chemii i myjki ciśnieniowej, do której muszę kupić nową końcówkę, bo obie mi się popsuły, więc wziąłem na wzór, jutro w markecie budowlanym zakupię taką końcówkę i umyję komorę. Natomiast wszystkie śrubki, elementy odkręcone, osprzęt i tak dalej do Porsche'a też trzeba to wszystko jeszcze wyczyścić. Będę miał na to czas, czekając na obróbkę. I jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w poniedziałek wyruszam do Warszawy busem z dwoma silnikami, z Pawła silnikiem od Willisa i z moim silnikiem od Porsche oraz z karoserią do Jaguara i Type'a, żeby oddać to do Upcaru. Więc Porsche'a zamykam na razie i będzie musiał sobie poczekać. Tutaj chłopaki malują Seata Leona z Wałka, ale to jest po godzinach jakiś ich temacik prywatny. Do Plymoufa, przepraszam, do Forda Thunderbirda prawie wszystkie części już mamy, także Tomek jak wróci, to musi go poskładać. James przygotowany, tutaj przygotowany do zapakowania na lawetę, jak już wszystko będzie dopięte. Drugi James do poskładania jeszcze, mam nadzieję, w tym roku. Mercedes CLK 320 dostał części, więc tak samo jak Opelek zjedzie z podnośnika, to wraca na ten podnośnik właśnie Mercedes. Tutaj przyszły już części do rozrządu. Jest
instrukcja, z jakimi montami wszystko dokręcić. Przyjechał zestaw blokad rozrządu, bo też trzeba było kupić i będzie można z tym wszystkim działać. Tomek mnie z tym zostawił, bo postanowił się zurlopować, więc jutro i pojutrze ja kończę Opelka i... No i co? I weekend. Weekend najbliższy. Impreza. Moja urodzinowa i urodziny firmy. Sobota 29 czerwca. Od 18, jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Prezentów nie musicie przynosić, ale no tak, no ale jakby co, to zapraszam. My tutaj będziemy świętować. To będzie raczej taka prywatna impreza, ale jeżeli macie ochotę, jesteście widzami i zresztą obiecałem wam imprezę urodziny firmy, dzień otwarty, no to po prostu zrobię jedną imprezę z dwóch. Plymouth Route Runner też dzisiaj podmalowany. Ruszyły też tematy, jeżeli chodzi o części do tego samochodu, więc mam nadzieję, że w końcu dalej to wszystko ruszy tak jak należy i będziemy mogli ten samochód kontynuować składać. Do Forda GPW, do Frankensteina dalej potrzebujemy części. Części zamówione, opłacone. Zamówienie od ponad tygodnia jest obrabiane we Francji, więc mam nadzieję, że lada dzień to wszystko przyjdzie, bo musimy ten samochód jak najszybciej ukończyć. A jeszcze jest drugi Ford GPW też na warsztacie, którego też musimy niebawem dokończyć. Tam też jakieś części są w tej paczce do niego. W każdym razie, projekty idą naprzód, mimo małych przeszkód. Moje samochody, przynajmniej dwa, są w miarę sprawne, a resztę, cóż, resztę będzie trzeba naprawić również w kolejnych odcinkach. Dlatego oglądajcie, subskrybujcie, ja was serdecznie do tego zachęcam. W tej chwili powinniśmy wbijać 9000 subskrypcji, więc jest szansa, że jeszcze tego lata dobijemy do 10000, na co bardzo liczę i mam nadzieję, że dzięki wam uda się to wszystko osiągnąć. Do zobaczenia w niedzielę, jeżeli oczywiście po tych urodzinach uda mi się wrzucić odcinek. Do zobaczenia. I subskrybujcie.